Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj ostatni odcinek z naszej nowej miniserii, czyli wszystko o danej klasie postaci. Jak widzicie, został nam wojownik, 2 godziny temu pewnie na kanale pojawił się zabójca, no i teraz kończymy sobie tą serię właśnie wojownikiem. Starałem się na początek wziąć te klasy postaci, które wy chcieliście w komentarzach, no ale koniec końców udało nam się wszystko zrobić jeszcze przed startem nowego serwera. Widziałem bardzo dużo komentarzy, że pisaliście, że tam pomogłem wam podjąć wybór, jaką klasą sobie grać na tym W60, że pomogły wam te filmy, więc jestem bardzo, bardzo ucieszony, że tak też się stało. No i też to mi dało taką motywację, żeby skończyć właśnie tą serię jeszcze przed startem tego serwera, żebyście jeszcze mogli sobie te ostatnie dwie klasy postaci dzisiaj obejrzeć i na spokojnie wieczorkiem podjąć decyzję, czy faktycznie chcecie grać klasą postaci, którą wybraliście na ten serwer, czy może jednak chcecie zmienić. Dobra, bez zbędnego przedłużania, pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę w tym momencie, zjeżdżajcie w dół, klikajcie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, koniec końców, na co się zdecydowaliście na tym W60, czym będziecie grać, czy te filmy wam pomogły, no i czy generalnie warto było przeze mnie wrzucić takie duże obroty, żeby dawać wam 3 filmy codziennie od poniedziałku, no i dzisiaj 2, no bo dzisiaj, tak jak mówię, uda nam się w końcu skończyć tą serię. Dobra, chyba możemy zaczynać bez zbędnego tutaj przedłużania. No i jeżeli chodzi o wojownika, no to wiadomo, ogólny opis postaci jest taki, że po pierwsze główna cecha siła, no i nosi tarczę, która jest w stanie zablokować ataki. Dokładnie, wojownik się tutaj posługuje tarczą, no i ma na ten blok 25%, ale do tego zaraz na spokojnie przejdę. Jeżeli chodzi o rasę, którą powinniśmy wybrać dla tego wojownika, no to jest to zdecydowanie demon. Demon, który daje nam, jak widzicie, plus 3 siły, no i bardzo pomaga na samym początku, no i zresztą tutaj jeszcze plus 1 wytrzymałości swoją drogą. Bardzo to pomaga przy zakładaniu wojownika. Jeżeli tym wojownikiem planujecie zagrać, no to powinniście wybrać demona. Przypominam, że działa to tylko i wyłącznie przy zakładaniu tej klasy postaci, więc jeżeli demon wam się nie podoba, no to po założeniu możecie już sobie zmienić na inny wygląd, a ten bonus z rasy, powiedzmy, zostanie z waszym kontem po prostu już do końca. Więc no mówię, tylko przy zakładaniu konta musicie tutaj wybrać odpowiednią rasę, potem już nie ma to znaczenia. No i co do samego wojownika, dość łatwa klasa postaci, tak naprawdę każda klasa postaci jest bardzo łatwa, oprócz tam barda i druida. One są dość mocno skomplikowane, no ale właśnie jeżeli chodzi o tego wojownika, to nie ma tu żadnej większej filozofii. Jak widzicie, wojownik ma dodatkowy itemek w postaci tarczy, która ma 25% szans na blok. Jeżeli zaczynacie wojownikiem, to te początkowe tarcze będą tam miały mniej tych procentów, ale bardzo szybko, tam już nawet na około, nie wiem, 15 levelu czy 20, nie pamiętam, tak czy inaczej bardzo szybko dostaniecie już tarczę z blok 25%, z tą szansą na blok 25% i już tylko i wyłącznie takie tarcze będziecie dostawać na delikatnie wyższym levelu, tylko na początku jest to, wygląda to inaczej. No i co więcej powiedzieć, to jest właściwie jego pasywka, dodatkowy itemek poniekąd tak samo jak w przypadku zabójcy, chociaż tutaj na szczęście nie musimy szukać odpowiedniej runy ani klejnotu, no bo jak wiadomo, tarcza nie ma klejnotu, dlatego że broń, klejnot w broni jest liczony razy 2. Dlaczego jest liczony razy 2? No bo wiadomo, musimy dorównać zabójcy, który ma 2 bronie, a co za tym idzie, 2 miejsca na klejnot. No tutaj dziwnie by to wyglądało w tym momencie, jakby ta tarcza zaczęła mieć miejsce na klejnot, więc po prostu również w broni tutaj wojownika, jak i w każdej innej klasie, oprócz właśnie zabójcy, jest liczony ten klejnocik razy 2 i tak to wygląda. Dodatkowy itemek w postaci tarczy, mówię, 25% szans na blok, nie można blokować przeciwko magom, no i chyba tyle, nie? Nie ma tu, tak jak mówię, jakiejś większej filozofii, jeżeli chodzi o tą pasywkę. Dobra, dalej, jeżeli chodzi o ewentualne PvP, to wam mogę w sumie pokazać, jak to tutaj wygląda. W zasadzie tylko ten blok, no bo to jest chyba to, co nas najbardziej ciekawi. No 1/4 tylko, więc no nie jest to tyle samo, co na przykład zwiadowca na unik. On tam ma 50%, no my mamy tutaj tylko i wyłącznie 25% na ten bloczek. O, dokładnie, no i teraz udało nam się zablokować. Wojownik wyciąga tą tarczę, blokuje, no i tyle. Tak jak, o, tu udało nam się w ogóle wygrać. Nie ma tu totalnie żadnej tam większej filozofii, jeżeli właśnie chodzi o tą jego pasywkę. Czy mogę coś więcej dodać? Wydaje mi się, że nie. Jeżeli chodzi o takie smaczki, powiedzmy, jak tutaj jest liczona tarcza jako
na przykład coś, co chce Wiedźma, no bo wiadomo, że jak na przykład Wiedźma będzie chciała tarczę, to nikt nie skorzysta na tym, tylko wojownicy. Tarcza jest liczona jak broń, czyli jeżeli Wiedźma chce bronię, no to my automatycznie jako wojownik możemy też wrzucić tarczę. To też tak w ramach ciekawostki, no ale to nie jest tam nic, powiedzmy, giga ważnego. Dobra, jeżeli chodzi o statystyki, no to oczywiście wojownik, główna statystyka siła, ona odpowiada za nasze obrażenia. Jeżeli chodzi o drugorzędną statystykę, to jest to oczywiście wytrzymałość, odpowiada za punkty życia. Mamy tutaj boczne statystyki, czyli zręczność i inteligencję. Szczęście, no to wiadomo, odpowiada za szansę na cios krytyczny. No i maksymalnie 50% pancerza. Wojownik to jest taki klocek. Nie ma zbyt dużo obrażeń, jak sami zresztą widzicie. No ale HP mamy mnożnik razy 5, więc tego HP ma bardzo, ale to bardzo dużo. No i tak samo 50% pancerza. Generalnie mówię, taki czołg. No i moim zdaniem i generalnie według mnie, mimo że w obecnej mecie, do czego zaraz przejdę w rozdziale o PvP, nie jest za mocny, no to mi się sama koncepcja tej klasy, jak to tutaj wygląda, bardzo, ale to bardzo podoba. Chyba tyle, jeżeli chodzi o taki ogólny opis klasy. Nic tutaj za bardzo nie mogę dodać, jest to dość proste i nie ma tutaj niczego dosłownie, co by było jakoś bardziej skomplikowane, więc może teraz jak rozwijać tego wojownika. Jeżeli chodzi o wojownika, to standardowo odsyłam do uniwersalnego poradnika w przypiętym komentarzu, w którym tam omawiam, jak dokładnie rozwijać statystyki właśnie na każdej klasie postaci, tak jak mówię. Jest to taki ogólny, uniwersalny poradnik, no ale na wojowniku jak to tutaj wygląda? Przede wszystkim tak, dopóki główna statystyka i HP nie będą kosztować 10 milionów, to lecimy 1-1. Wiadomo, że tutaj 10 milionów to jest max, mówimy tylko i wyłącznie o podstawach, to tam będzie około 3,5 tysiąca podstawy. No i w tym przypadku lecimy właśnie 1-1, dopóki te dwie statystyki nie będą kosztować 10 milionów. Jeżeli chodzi o boczki, no to standardowo, książkowo powinny kosztować około 1/6 ceny głównej statystyki, czyli jak główna statystyka kosztuje 10 milionów, to boczki powinny kosztować 1 600 000. W szczęście wrzucamy tam jakieś grosze, które nam zostaną, no i dobijamy do jakiegoś 1200-1300 i tego szczęścia nie ma totalnie sensu bardziej sobie ulepszać. Co dalej? Jeżeli chodzi o tego wojownika, jak już osiągniemy ten koszt, powiedzmy 10 milionów za statystykę tą główną i za HP, to moim zdaniem powinniśmy dalej lecieć 1-1. To jest taki sam case, powiedzmy, jak w przypadku Paladyna, czyli po prostu to 1-1 najbardziej nam odda. Bardzo duży przelicznik na HP, więc no tutaj zdecydowanie te statystyki powinny być cały czas zbliżone do siebie i powinniśmy cały czas utrzymać to 1-1. Jak widzicie, ja w tym momencie również tak robię. Dobijam sobie tam około 50 więcej siły, potem wyrównuję HP, no i tak w kółko lecę po prostu. Zresztą jak sami dobrze widzicie. Oczywiście przypominam, jeżeli na przykład, nie wiem, tutaj chyba będzie taka sytuacja. Zobaczcie, ile w topce jest berserków, ile w topce jest jakichś tam paladynów, no to wiadomo, że przyszłościowo może bardziej będzie mi się opłacać odbić troszeczkę tą siłą od HP, może jakąś przewagę sobie zrobić, 3000 podstawy siły nad HP właśnie, no ale to wszystko jeszcze wyjdzie z czasem, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak czy inaczej, no widzicie, w tym ścisłym top 10 jest aż, no jest 6 klas w sumie, z tego co widzę, które się posługują siłą, ale to wszystko zależy od serwera, wszystko zależy od naszych celów. Taka uniwersalna, najfajniejsza taktyka to jest po prostu lecieć sobie 1-1 te statystyki na wojowniku, a tą ewentualnie siłą zawsze można tam na kilka tysięcy w przyszłości odbić, więc no też nie ma tutaj nic skomplikowanego, jeżeli chodzi o rozwój statystyk właśnie w tej klasie postaci. Lecimy dalej, jak to wygląda w PvP na tym wojowniku. No i teraz tak, standardowo od samego początku zaczynamy od Magusia. Maguś oczywiście przeszywa pancerz wojownika, tak jak i każdej innej klasy, no i ciosów maga wojownik nie może blokować. O tym musicie pamiętać, tarcza po prostu na magów nie działa. Jeżeli chodzi o zwiadowcę czy też zabójcę, no to wojownik oczywiście może blokować te ciosy, no i zwiadowca i zabójca mogą ich unikać, więc o tym również musicie pamiętać. Paladyn. Paladyn wojownikowi zadaje mniej niż 33% HP właśnie tego wojownika, czyli no jak się bijemy, na przykład ja jestem wojownikiem i się biję z jakimś tam paladynem, no to mniej niż 33% mojego HP, ale 25% HP paladyna, jak dobrze pamiętam, tyle właśnie zabiera Fireball. Jeżeli chodzi o berserka, to on oczywiście może się wściekać na wojownika, wojownik może blokować jego ciosów paladyna też wojownik może blokować, ciosy paladyna, chyba nie powiedziałem o tym.
Lecimy dalej. Pasywka druida działa oczywiście na wojownika, wszystkie pasywki 3 tak naprawdę, no i wojownik oczywiście może blokować ciosów druida. Już mi się to wszystko miesza, już ostatni odcinek. Łowca demonów może odradzać się na wojownika, wojownik może blokować ciosy łowcy demonów, bard może używać swoich pasywek na wojownika, wojownik może blokować ciosy barda, tylko i wyłącznie jeżeli są to ciosy zwykłe, jeżeli są to hity krytyczne, no to takich już wojownik nie zablokuje przeciwko właśnie bardowi, no i już mamy wojownika i tak naprawdę wszystko. Jeżeli chodzi o ranking, jak to tutaj wygląda, no to już Wam pokazuję. Cyk, no i właśnie, wojownik powiedzmy, że najlepiej sobie radzi na druida w masce orła, co nie jest zaskoczeniem, bo każda klasa oprócz maga sobie na niego dobrze radzi, no ale właśnie zobaczcie, jeżeli chodzi o wojownika, no to na magów ma tam jakieś delikatnie większe win ratio, ale to jest nadal bardzo blisko 50%, tak samo na łowce demonów też ma tam bardzo blisko 50%, więc no można powiedzieć, że jest to dość dobrze zbalansowane. Jeżeli chodzi o paladyna, no to ma niecałe 50%, ale to też jest no w pograniczu powiedzmy tych 50%, więc nie ma co. Na berserka jestem zdziwiony, szczerze mówiąc, że wojownik ma 49,23%, no to jest ciągle bardzo blisko tych 50%, więc to wiadomo, jakieś tam błędy tych symulacji, jakieś tam są granice błędów i tak dalej. Tak czy inaczej, no jestem zdziwiony, że tutaj na niekorzyść raczej właśnie tego wojownika, a przeciwko berserkowi, aniżeli na jego korzyść. Na zwiadowce mamy lekko ponad 49%, na zabójce mamy 48,5 około powiedzmy procenta, no i właśnie na druida w masce tygrysa mamy niecałe 34%, na druida w masce niedźwiedzia mamy 30%, no i na barda mamy 22,5%, więc no generalnie ten wojownik, zwłaszcza że to jest tak naprawdę już duży late game, czyli ponad 600 poziom, jak widzicie tych postaci, które ja tutaj symuluję. Wojownik jest dość, no niestety obecnie w tym PvP, no taki średni bym powiedział, nie? W sensie, powiedzmy, że jest w miarę ok zbalansowany, no bo tak naprawdę co, no? Od siódmej pozycji widzimy, że to win ratio już tak mocniej dość spadło, no bo, chociaż nie, no siódma pozycja to jest jeszcze troszkę ponad 49%, to jeszcze pół biedy. Powiedzmy, że zabójca jakąś tam ma delikatną przewagę na tego wojownika, no ale właśnie druid w masce tygrysa, druid w masce niedźwiedzia, bard, no gniotą dosłownie tego wojownika. Więc tak to wygląda, nie? Mówię, wojownik w obecnej mecie, gdzie przychodzą te reworki klas, jakieś zmiany, jakieś nowe klasy pokroju barda, myślę, że średnio się może odnaleźć, powiedzmy. Średnio jest taki rozgarnięty, że tak powiem. No i wydaje mi się, że niebawem dostaniemy jakiś rework wojownika, tak szczerze mówiąc. Coś mi tak świta, nie mam żadnych przecieków, oczywiście nie mam nic potwierdzonego, ale tak czy inaczej wydaje mi się, że coś takiego może niebawem nastąpić. No, więc tak to wygląda w tym PvP. Myślę, że nie ma co tutaj bardziej się rozwodzić. No tak jest, tak po prostu jest. No i niestety, no ja troszeczkę ubolewam, bo ja osobiście jestem fanem wojownika, jestem jego fanem jego itemków, bo najbardziej mi się podobają właśnie grafiki itemków wojownika, no ale tak czy inaczej, mówię, ten wojownik niestety obecnie nie jest wcale jakiś giga dobry. Jeżeli chodzi o lochy, tutaj czy to jest to? Tak, to jest to. Jeżeli chodzi o lochy, no to wojownik zdecydowany D-tier na równi z paladynem, bardzo słaba klasa do lochów. No 25% na blok to nie jest jakoś giga dużo. Ciężko generalnie tym wojownikiem idą te lochy. No i tutaj mówię, zdecydowanie najsłabsza klasa na równi z paladynem, jeżeli chcemy raszować te lochy, jest nim najciężej te lochy robić. No i mówię, bardzo, ale to bardzo ciężko generalnie nim idzie, tak mi się przynajmniej, no w sensie nie tak mi się wydaje, tylko tak po prostu jest, bo no już wielokrotnie to sprawdziłem. W ogóle jeżeli chodzi, jeszcze taka anegdotka mi się teraz przypomniała, jeżeli chodzi na przykład o wojownika na W55, to pamiętam, że berserki, które miały 30% runki w broni, mogli zrobić takie lochy, gdzie ja wojownikiem nie mogłem ich zrobić, mając 60% runy w broni, gdzie to jest no naprawdę kolosalna różnica, te 30% runy, więc no mówię, no słaba, bardzo słaba klasa do lochów, nie ma co tutaj się bardziej rozwodzić, tak po prostu to w tym momencie wygląda. No i na sam koniec, komu ja poleciłbym tą klasę? Powiem tak, nie poleciłbym jej chyba dla gracza free to play zdecydowanie, właśnie z racji tego, że mamy ten dodatkowy itemek. Wiadomo, że no to już nie jest coś takiego jak broń u zabójcy, gdzie musimy, to już powiedziałem, szukać dodatkowej runy, szukać jakiegoś dodatkowego klejnotu i tak dalej. To się sprowadza tylko do kupienia dobrego itemku tutaj w zbrojowni.
No ale tak czy inaczej może to być problematyczne, jak jeszcze to połączymy z tą słabą, z tym słabym performancem powiedzmy w lochach, no to ja dla gracza free to play zdecydowanie bym tego wojownika odradził. Dla gracza eco może być fajny, wojownik jest wydaje mi się dość satysfakcjonujący, tak szczerze mówiąc, więc no mi się wydaje, że ten wojownik dla gracza eco może być fajny. No ta tarcza będzie problematyczna, ale mówię, nie tak jak broń u zabójcy, to w ogóle pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że no jako eko i tak nie ciśniesz tych lochów, i tak na spokojnie sobie tutaj klikasz trzy paski, na spokojnie na tym gryfie lecisz i te lochy ewentualnie co godzinkę taki, na który masz największe procenty, więc wojownik dla gracza eko, takiego spokojnego, cierpliwego, może naprawdę oddawać i może być sympatyczny, zwłaszcza jak potem nagle przeskoczysz na ten level powiedzmy tam 400+, 500+, gdy tego HP ci się zrobi bardzo dużo, gdy powiedzmy ten wojownik będzie widać, że to już jest taki typowy czołg, no to jest to naprawdę satysfakcjonujące. No a jeżeli chodzi o grzybiarza, to szczerze mówiąc chyba też bym w sumie wojownika odradzał. Dlaczego masz grać wojownikiem, jak ewentualnie, no wiadomo, z jakiegoś tam sentymentu i może z tego powodu, że ci się wojownik najzwyczajniej w świecie podoba, tak jak mi, dlatego też gram nim tutaj na W55. No ale dlaczego masz grać takim wojownikiem i się męczyć, jak możesz sobie wybrać, nie wiem, łowcę demonów, chociażby jakiegoś druida, zwiadowcę, no wszystko inne, tylko właśnie nie tego wojownika, no nie? No tak mi się wydaje, no ale tu oczywiście tak czy inaczej, no jeżeli grzybiarz ma ochotę na wojownika i chce nim grać, to i tak sobie nim poradzi, więc z tym jakiegoś tam dużego problemu bym nie widział, nie? To już akurat chęci danej osoby, która chce sobie te grzybki na swoją postać wydać. Tyle, dziękuję Wam pięknie za uwagę, dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Koniec tej serii, wreszcie udało mi się to zrobić, dość męczące to było. Zdradzę Wam, że nagrywam te wszystkie odcinki w środę, ostatnich 5 odcinków nagrałem w środę, tylko po prostu Wy je dostaniecie w czwartek, żeby już nie przesadzać z tymi filmami. No ale tak czy inaczej było to troszeczkę męczące, ale mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że Wam pomogłem w wyborze klasy postaci, że generalnie przynajmniej jedna osoba dzięki mnie coś tam powiedzmy się dowiedziała czy coś, to już na pewno będzie dla mnie fajne i satysfakcjonujące. Ja Wam pięknie dziękuję za tą serię, dziękuję Wam za ten mini maraton, który w teorii teraz się kończy, ale od jutra zaczynamy nową postać, zaczynamy Elevator, zaczynamy, w sensie no otwieramy nowy loszek, więc dalej się tutaj będzie działo na kanale i dalej filmy będą oczywiście regularnie wpadać, no ale już nie będę kilka na dzień wrzucał, bo no nie jest to takie, wiecie, nie oddaję to, powiem tak, nie oddaję to aż tak bardzo, jakbym te filmy rozdzielił, no ale chciałem zrobić taki mini maraton przed właśnie W60. Wszystko, dziękuję Wam pięknie za uwagę, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz w opisie, no i możecie oczywiście subskrybować z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, nie wiem czy mówiłem, chyba wszystko powiedziałem, już nieważne, już jestem za bardzo powiedzmy, nieważne, dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!